Burmistrz miasta Biłgoraj oraz Biłgorajskie Centrum Kultury zapraszają na koncerty listopadowe, które odbędą się w dniach od 9 do 11 listopada, od soboty do poniedziałku. Początek w sobotę 9 listopada o godzinie 18. Serdecznie zapraszam na sobotni koncert. Wstęp jest wolny, jednakże obowiązują obowiązkowe wejściówki, które są dla wszystkich do odebrania w kasie kina Biłgorajskiego Centrum Kultury. W programie koncertu znajdą się m.in. pieśni Stanisława Moniuszki ze śpiewnika domowego, ale także innych kompozytorów europejskich współczesnych Moniuszce. 10 listopada zapraszamy do Biłgorajskiego Centrum Kultury na godzinę 18 na tzw. wieczór muzyczny, którym zaprezentują się Big Band Biłgorajskiego Centrum Kultury oraz goście Olek Orkiestra z Janowskiego Ośrodka Kultury. 11 listopada w Święto Niepodległości o godzinie 18 rozpocznie się wieczór taneczny, w którym wystąpi grupa folklorystyczna Pokolenia, która działa w Biłgorajskim Centrum Kultury. Wstęp na koncerty wolny zapraszamy do sali widowiskowej BCK. Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju i Starostwo Powiatowe zapraszają do udziału w 24. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej pod honorowym i finansowym patronatem starosty. Cel festiwalu jest niezmienny od lat – propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką, stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach oraz edukacja patriotyczna. Festiwal odbędzie się w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Początek w piątek 8 listopada o godzinie 10. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie zaprasza na biesiadę z okazji 20-lecia Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego. Impreza rozpocznie się 27 października w niedzielę o godzinie 16 w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury. W programie m.in. Teatr Wyobraźni, Słuchowisko, Wierszem i Prozą przez lata, koncert fortepianowy Pawła Orzechowskiego, rozstrzygnięcie finału konkursu o Łabędzie Pióro, koncert zespołu Kanan oraz prezentacja kolejnego numeru Aspektów. Przypominamy, biesiada literacka 27 października o godzinie 16 w Biłgorajskie Centrum Kultury. No to aż nie do wiary jest, że są miasta, w których nigdy nie byłem z moją estradową posługą. A tak to ma miejsce właśnie z Biłgorajem. Nigdy tam nie gościłem jeszcze, a pora nadrobić to smutne zaniedbanie. I tak właśnie postanowiłem, że 15 listopada o godzinie 18 ujawnię się publicznie w Biłgorajskim Centrum Kultury i powiem Państwu z pełnym przekonaniem o tym, że starość nie jest dla mięczaków. Mam nadzieję, że Państwo będziecie ze mną. Jakbym się miał pokazywać bez Was, no to jest bez sensu. To się tam walnę w pościel i będę udawał, że mi zależy na rzeczywistości. Zatem pamiętajcie, czekam na Was. Następnego listopada do Biłgoraja przyjedzie Neonówka. Kabaret wystąpi w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Początek o godzinie 17.30. Artyści zaprezentują najnowszy program Żywot Mariana. Program wzbogacony autorskimi piosenkami i oprawą muzyczną w wykonaniu zespołu Żarówki. Żywot Mariana, pobrana krew, Żywot Mariana, zapchany zlew, Żywot Mariana, lekarstwo dusz, Żywot Mariana, oglądasz już. Rewelacja, rewelacja, no. Słuchaj tego. Ty w szkole? Strajkują, to przyszedłem. Mama chce mieć wnuki, to niech mama idzie zagada, ja tylko wejdę w kulminacyjnym momencie. Jak ty poznałaś Mariana, gdzie ty miałaś głowę? Nie mogę mamie powiedzieć. Porwaliśmy pańską żonę. Jest światełko w tunelu. Szedł, bo tego, przyszłem to pójdę.
zawsze wiem, gdy CJ mnie potrzebuje. Kiedy tylko się da, wynoszę się z tej dziury. Pojadę do Nowego Jorku. Chwila. Czuję mojego Ethana! Ethan, to ja, Bailey! To ty, pies szef. Nie możecie się tak zjawiać bez pytania. Chcemy zobaczyć naszą wnuczkę, proszę. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny?